Wyjąca syrena jest częścią akustycznego systemu alarmowego struktur zarządzania kryzysowego. Syrena może także oznaczać obchody ważnego święta. Powodami wycia syreny mogą być nalot bombowy, skażenie terenu, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa. Zaproponuj spotkanie przy dyskretnym świetle. Jak twierdzą psycholodzy, w słabo oświetlonych miejscach łatwiej o nawiązanie intymnej relacji. Oczy są zwierciadłem duszy. Używaj zwierciadła swojej duszy. Wpisz swój adres e-mail, aby pobrać bezpłatny kurs uwodzenia dla mężczyzn. Coś mi się stało. Teraz już nie mam wątpliwości. Przyszło jakby choroba, nie jak zwykła pewność i nie jak coś oczywistego. Umieściło się podstępnie, po trochu. Poczułem się nieco dziwnie, nieco skrępowany i to wszystko. Potem już we mnie przycupnęło, bez ruchu i mogłem sobie tłumaczyć, że nic mi nie jest, po prostu fałszywy alarm. Ale teraz to znowu postępuje. Bardzo mi przykro z powodu niedogodności pani syna, ale obawiam się, że wszyscy widzimy swój nos, tylko w większości nauczyliśmy się ten fakt ignorować. Nie dziwi mnie więc, że badania okulistyczne wychodzą prawidłowo. Myślę, że ma tu miejsce zaburzenie innego rodzaju. Często występującą wadą tanich lornetek jest nierównoległość osi optycznych. Mówimy wówczas, że lornetka ma zeza. Godziny 11.11 czy 5.55 to tak zwane liczby anielskie. Gdy widzimy je na zegarze, wszechświat najprawdopodobniej próbuje skomunikować się z nami. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o pomocy aniołów. Czuję się tak samo. Osłabienie organizmu może mieć różne przyczyny, a postawienie diagnozy zazwyczaj możliwe jest dzięki objawom towarzyszącym. Trochę zaczynam się martwić. Do popularnych przyczyn należą usłony smak, anemia, usta, niedoczynienie stawiczne, depresja, czuję go niedomagania, cały czas, mononukleoza, nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, choroby płuc, menopauza. Pojęcia niepokój, lęk, zostaje rozróżniane są jedynie na gruncie naukowym, potocznie używamy ich czasem, zagadnienia które lęku, się stykają, niepokoju, strachu, są przedmiotem zainteresowań filozofii, psychologii, teologii, historii, biologii i ekonomii.